Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej Koleszu Regionalnej Wyrostu Lecha Gdańsk. Dzisiaj mamy konferencję łączoną. Są z nami trenerzy Lech Gdańsk, pan Joaquim Machado oraz pan trener Ryszard Robakiewicz, a także trener Regionalnej Białystok Michał Probierz. Jako pierwszy po zabraniu głosu poproszę Lech Gdańsk, konkretnie trenera Joaquima Machado, a w komunikacji trenerem będziemy pomagał trener Robakiewicz. Także prosimy. Also kurze resumé von heute nicht mehr. Ja, das war die erste Halbzeit. Unser Gegner ist stark ins Spiel gekommen. Die ersten 20 Minuten, wir haben sehr Probleme gehabt, konnte nicht ins Spiel kommen, aber nicht die zweite Bälle gewonnen. Und die haben immer Druck gemacht und es war die ersten 20 Minuten schwer. Dann sind wir langsam ins Spiel gekommen und bis zum Ende der ersten Halbzeit sind wir noch zum Tor gekommen. Und der zweite Halbzeit, ich denke, das war total von uns. Praktisch, die sind nicht zum unser Tor gekommen und ich denke auch konditionell, dass wir in der zweiten Halbzeit stark waren. Więc pierwsze 20 minut przeciwnik zagrał na bardzo dobrym poziomie i strzelił dwie bramki. Po 20 minutach zaczęliśmy lepiej grać i w końcowej części pierwszej połowie zdobyliśmy kontaktową bramkę. W drugiej połowie mieliśmy mecz pod kontrolą, przeciwnik bardzo rzadko przybywał pod naszą bramką i kondycyjnie ten mecz wytrzymaliśmy dobrze. Jesteśmy zadowoleni, że zaczęliśmy przy wyniku niekorzystnym 0-2 dotarć się do wyniku 2-2. Dziękuję bardzo. Pierwsze to w Polsce jest moda na zagranicznych trenerów, także z ich dyplomem ja i Białystoka. Będę działał w Deutsche Kaffee und Soda, będę działał under the trainer und Soda. Ich hoffe, dass das Spiel war sehr gut für uns und wir haben sehr gut angefangen. Und von der ersten Minute, wir haben Druck gegeben auf die Mannschaft und waren sie sehr zufrieden. Die entscheidende Situation ist der Offside in der Tor, wo wir 2-1 gekriegt haben und das war sehr schwer für uns. Später, weil wir sehr gute Mannschaft haben und die Auswechslung, die waren auch ein bisschen problematisch. Teraz to przetłumaczę, żeby to łatwiej było. I pierwsze to akurat rozpoczęliśmy bardzo dobrze, agresywnie spotkanie i wiedzieliśmy, w jaki sposób chcemy grać, chcemy narzucić styl grania i w tym akurat momencie doprowadziliśmy 2-0, mieliśmy jeszcze sytuację i później mieliśmy problem, bo bramkę spalonego straciliśmy na 2-1. I akurat jest to na pewno bolesne, bo w szczególności ten młody zespół nie umiał tego tak przeprawić. Drugą połowę rzeczywiście wycofaliśmy się zbyt daleko. Widać było, że i Gajos, i Jamalidze też nie trenowali, i Quintana, i trochę nam tutaj zabrakło tej doświadczenia. Szkoda, że Mateusz Kętkowski nie mógł grać, ale generalnie jesteśmy zadowoleni. No szkoda, że nie udało się wygrać, ale punkty też trzeba przynieść honor. Dziękujemy, że są pytania do tego. Ja, akurat tutaj sytuacja była taka, że my zdawaliśmy sobie sprawę, że chcemy grać agresywnie, ale no kluczowi zawodnicy, którzy nie trenowali, bo większość trenowała, Quintana, Gajos, Jamalidze, wiadomo było, że nie trenują bardzo długo. I akurat tu wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, no, dlatego na pewno ambicjonalnie ci chłopcy podeszli bardzo dobrze. Chcieliśmy też ewentualnie, jakby był korzystny wynik, prowadzić Fiderskiego, żeby też zadebiutował, to ciekawe chłopaki, ale to dla nas dobry symptom, w szczególności, że z zespołem, który widać, że jest piłkarsko bardzo dobry i zobaczymy w dalszych meczach, jak będą grać. To
Es ist ein normales Spiel. Wenn ein Spieler, wenn er ist nicht sein Tag, es hat ihn, bei ihm ist es nicht gelaufen, er ist nicht richtig in das Spiel reingekommen und deswegen ist er rausgekommen. Das kann mit jedem Spieler passieren, nicht nur mit Pawlowski, sondern mit jemandem, der nicht sein Tag hat, der muss dann halt raus. Tylko dlatego, że Bartek nie miał energii od dnia, został zmieniony i każdemu się może to przydać. No akurat po ostatnim meczu sparingowym rozmawialiśmy na ten temat, że ja bym nie brakował tymi meczami, bo akurat wiedzieliśmy, jak trenowaliśmy, w jaki sposób i co robimy. I dlatego mówiłem, że to ustawienie też się zmieni, bo nie grał ani Gajos, ani w tym meczu Quintana. I dlatego, jeżeli chodzi o Patryka, to go znałem. No to akurat rozmawialiśmy tutaj z właścicielami klubu, jeżeli była taka możliwość. I na pewno Patryk jest dobrym zawodnikiem, ja wierzę w niego i oby się tu dalej po prostu w taki sposób prezentował, a wszyscy będziemy zadowoleni. No na pewno Leimonas, później mieliśmy problem trochę w drugiej linii. Tutaj widać było, że te ustawienie trochę później nam szlankowało, nie pomagaliśmy sobie i Radek Jasiński też uważam bardzo pozytywny. Bardzo pozytywny, bo ma wszystkiego wyeliminować, nie jest taka łatwa sytuacja i trzeba, to jest bardzo silny zespół, także akurat zdajemy sobie z tego sprawę, a my na tym tle dzisiaj też już mamy tylko odpowiedzi też. No nie, bo jak czytam ten, bo jak polski trener coś powie, to zawsze jest problem, nie? Bo jak problem trener polski powie, że szkoli trzeba, to co on opowiada, nie? Bo trzeba niemieckiego, nie? Dlatego, bo to jest wszystko, my pod tym względem, tak jak dzisiaj czytam wywiad jednego z menadżerów, który mówi, że nie trzeba szkolić w Polsce piłkę. No to po co, to zamknijmy w ogóle wszystkie szkółki i nie róbmy tego, sprzedajmy piłkarzy i kupujmy, sprowadźmy za granicę. Ja jeszcze raz mówię, że w polskiej piłce jest największy problem tutaj. I teraz te puchary europejskie pokazały. Ja przez 3 lata temu powiedziałem, żeby pokazać wszystkie bazy, gdzie trenuje młodzież. Nikt tego nie zrobi, bo to nikomu nie pasuje. Tak? Dlatego tutaj akurat cieszę się, że właściciele chcą w takim kierunku iść i chcą to zrobić. I to, czy ktoś mówi, że Probierz opowiada bajki i czy jest lotnisko, czy nie ma lotniska, każdy ma prawo oceny. Ja wiem jedno, w polskiej piłce na dzisiaj jest drama. I o tym nikt nie mówi, bo to wszystkim pasuje. I to trzeba powiedzieć prosto, po prostu, żeby szkolić tych chłopaków, tak jak tutaj, 16-latków, 15-latków, 14-latków, bo my na poziomie ekstraklasy już ich nie nauczymy, a najlepiej nadawać na polskiego trenera, bo to jest najłatwiej. I to jest dla nich wszystkich w taki sposób. A rzeczywiście, no Niemcy grali najlepiej, to trzeba się wzorować na kimś. Nochmal, habe ich nicht. Ich spreche Deutsch. Nein, ich spreche Deutsch, weil, okay, ich spreche auch Englisch. Mein Englisch ist nicht so gut, aber ich verstehe alles in Englisch. Mein Deutsch ist besser. Ich spreche Deutsch, weil ich Deutsch kann. Und im Moment kann ich eure Sprache noch nicht, aber ich werde lernen. Das ist nicht diese Frage. Das ist eine Frage, warum alle deutsche Fußball spielen wollen. Aber nicht wegen Sprache. Ich spreche Deutsch, weil das ist. Ja, ich spreche Deutsch, weil das ist meine Sprache, wo ich hier mit in den Verein also verstehe. Ich habe Pritschi, der mit mir arbeitet, der auch Deutsch reden kann. Ich habe generell nichts gegen den anderen Ländern, Deutschen auch nicht. Ich bin Portugiese, aber wenn ich Portugiese rede, versteht ihr nicht. Ja, przecież to nie było pytanie, tylko o piłkę niemiecką było pytanie. To jest ten. No ale no co, no było pytanie o piłkę niemiecką. Czy są jeszcze jakieś pytania do Augusta? Jeśli nie, to dziękujemy za przybycie i widzimy się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.